Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen i Destiny 2, Witch Queen. Spodziewam się wielu problemów pod tytułem... stabilność. Bo... no cóż, no dopiero się zaczęło. Świeżutkie, więc no cóż. Wchodzimy, 13.50 to jest nasza podstawa. Lecę czarownikiem. Jestem na stazie, ale zaraz sobie zrobię wojdę jakiegoś. Mi zacząć jak należy. W czasach kryzysu ludzie szukają odpowiedzi u swoich przywódców. Lecz odkąd odarto nasze niebo z planet, mogę tylko zaoferować więcej pytań. Teraz, gdy Mars wrócił, nie wiem od czego zacząć. Okej. Gdzie ona jest? Twoja teoria była prawdziwa. To relikt piramid, bez wątpienia. Jest raport z Marsa. Potrzebuję czasu. Kombinat się mobilizuje. Musimy. Umocnić obóz! Chyba mają inny cel. Tak, ale jaki? Savatun. To jasne. Okej, niewiele oglądałem, ale... o! Dobra, próbujemy legendą. Niby jestem doświadczonym graczem, tak? Okej. No dobra. Śledź Savatun na Marsie. Pamiętaj, że czasowe anomalie pokryły bliznami powierzchnię planety, a kombinat chce zająć tą nowe terytorium. Próbuję. Próbuję! Gdzie? Lecimy. No tak. Kosmiczny samochodzik. Dobra, czyli Mars wrócił, czyli od razu tam. Nie lądam za wiele tego, co ma się dziać. Chciałem sobie jak najbardziej odkryć to samemu. Wiem tyle, że będziemy mieli glewie. Musimy móc tworzyć sami bronie. Zwiedzamy świat tronowy Savatun. Przyszło na mój durny żarcik z kilku odcinków pod koniec Forsakena. Dobra, co nas tu czeka? Klasa 3.0 twoja została zaktualizowana. Okej. Okay. Otwórz, aby zobaczyć więcej. Agrosektor, wolnogród. Night Savatun. Dobra. Okej. Okay. Zbadaj. Wybierz spośród kilku super zdolności. Zbadaj je. Bo okej, okay, tak to działa. Dobra, wszystko po kolei. Ciśnij w cel wybuchowym pociskiem światła. Uczniowego, bo nic jest wszystkich w zasięgu.
Rozpływowość, okej, to znamy. Bomba rozbłyskowa, kataklizm. Aha, a to są te same trzy. Okej, są te same trzy, te same wyrwy. Ta sama wersja, kieszonkowa osoba, okej. To jest atak wręcz, granat kasetowy, albo pocisk. Czy nie odblokowałem tego? I tu mamy... Okej. Dobra. Mamy trzy. Naciśnij Q, przytrzymaj, przeciąży swój granat, bardziej zabójczy. Okej. Użyj wyrwy, aby stworzyć duszę próżni. Okej. To jest fajne. Wykonaj cel pochłonięcie. I mam też fragmenty już. Okej. Nie wszystkie odblokowane. Ostatnie trafienia zdolnością próżniową. Rycele wybuchają. Zwanie zupełnie energię walki. Ostatnie trafienia wręcz zapewniają energię granatu. To jest fajne. To kusi. Twoje działające efekty granatów. Dłużony czas. Ja cię nie przyciele zapewnia energię super zdolności. To jest ciekawe też. Osłabiają cele. Okej. To na pewno biorę. Drugie. Po stłumieniu celu. Okej, to też jest fajne. Gdy kucasz, też się szybciej zyskuje zwiększoną rozdzielczość. To mnie nie interesi. To jest też dobre. Znaczy, że ja chcę używać dużo umiejętności. Ja chcę używać zdolności tak, jak się tylko da. Dobra. Póki co myślę, że jest to, czym lecimy. Tego jeszcze nie mam. Póki co wyglądam tak, no. A nie mam tutaj tych perków stamtąd, więc... Aha. Dobra. Okej. Tutaj też jakiś perk pewnie mogę. Cofania. Dobra. Okej. Dobra, weźmiemy to. Jest dobrze. Butki, coś nowego. Nie. Plata. Nie. Tutaj. Na pewno ładowarka do łuku teraz. Niech będzie odległy rzutu. Leśmy w ten sposób. Idziemy. Strażniku, Eris i ja zakładamy bazę operacyjną ukrytych w pobliżu kolebki. Podaj swoją lokalizację. Jesteśmy na jakimś polu uprawnym. To, co widzicie, to okno ukazujące Złoty Wiek. Mars powrócił z niestabilnościami temporalnymi, a obecność Zawatun w tym miejscu nie jest przypadkowa. Sądzimy, że ponowne pojawienie się Marsa wywabiło ją z ukrycia. Nasz wywiad twierdzi, że może być osłabiona. Flota kombinatu blokuje trasę przelotu do jej statku. Musicie jakoś tam się dostać i wytropić Zawatun. Czy to jest jej statek? Nasza jedyna szansa na skuteczny atak. Kolebka. Na Io też była kolebka taka. Okej, no niby zostawiał chyba wszędzie tam, gdzie terraformował, a Mars podlegał pod to. Jak duży ma to zasięg, by the way? Umrę. Oby nie.
I gonna die? I think so. Czy on jeszcze żyje? Strasznie szybko, kurczę, odzyskują osłonę, albo byłem tak słaby, że nie byłem w stanie ich przebić. To we mnie. A, ja będę strzelał, dobra. Okej. Okay. Wystrzel mnie, gdziekolwiek chcesz. Może nie tak. Ale po co? Mam pomysł. Wejdź do środka i doprowadź mnie do konsoli. No dobrze, duszku. O, a to skąd duściu? Okej. Okay. Ogólnie, skoro oni tak blisko mnie podchodzą, to ja psia kostka biorę miecz. Zwłaszcza, że mam większą szansę teraz na wypadnięcie tego, tak? Psia kość, dobra, umarł mi się. Pierwszy zgon w Witchqueenie, ale dobra, lecimy z tematem. Faktycznie, co nie jest takie głupie, ewentualnie zrobimy... Dobra, weźmy w ten sposób, ogarnijmy. Tak, to jest ten moment, kiedy ogarniam cokolwiek, co potrafię zrobić w tej grze. Podprowadź mnie do konsoli. Sprawdźmy, jak działa to działo. No zobaczmy, zobaczmy. Myślałem, że po rytuale Królowej Mary Savathun pozostanie w ukryciu. Zatem dlaczego wychyla się ponownie tak szybko? To dość nieostrożne, jak na bogi nie przebiegło. Dobra. A co tu skąd, kolego? Jaj robić chyba. Dobra, mam to. Potrzebujemy paliwa, zasilania i kontrolowanego pocisku. Skąd? Co? Oczywiście pociskiem będziesz ty. Wiem, co sobie myślisz, ale zaufaj mi. To zadziała. Moje plany zawsze działają. Zacznijmy od otwarcia przewodów paliwa. Mówisz, że twoje pomysły zawsze działają? Mam pewne wątpliwości, duszku, tak troszkę mimo wszystko.
sumie są tych umiejętności aktualnych, to Wojtowy atak wręcz tak od dystans. Kiedy on całkiem nie głupio, ja bym powiedział. Z tego powodu poprzednie klasy wszystkie miały takie coś. Możliwość ataku takiego. Ale co mnie? Aha! Żniwiarz nade mną. No dobra, ale znalazłem cel. Nie bardzo mam broń, żeby go tak za przeproszeniem łoszyć. On chyba był bardziej pod kątem zwalnięcia mi tu desantu. Jej. Klucz nastawny. Ty mogę tłuc. To jest świetne, naprawdę. Jeden otwarty strażnik. Został jeszcze drugi. Okej. Okay. Forma eksplozji to ma swoją. Dobra, lecimy z tematem. Dobra, więcej amunicji do miecza. Jestem wielkolud. Dobra, w ogóle mi się nie podoba to, chyba że... Tam jesteś, cholera jedna, dobra, mam cię. Klucz. Idziemy. No i dobra. Ciekawe, jak daleko stąd dojdziemy. Otwórz. Au! Teraz gdzieś tam, okej. Okay. Wygląda trochę jak na ziemi, kurczę. Gotowe. Dobra, wybuch. Wejdę sobie na tą brońkę, gdyż... Nowe umiejętności i w ogóle. Teraz generatory. Ale pamiętajmy, że to jest kurczę wyższy poziom trudności. A. Jest coś ciężkiego? Nie, to już nie jest tak. Padaj na twarz. Jeden. Drugi. Ktoś jeszcze tu jest? Wy. Ginąć.
Okej. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, jaką moc mają te przedmioty. Okej, to jest namierzające. Dobra. Ja muszę tak trochę zrozumieć te mocy jeszcze, te nowe mocy później. Teraz co, czas być pociskiem? Gdybym ja był bogiem przebiegłości, nie pojawiałbym się w wielkim okręcie. To jakby wołać, hej, tu jestem, chodźcie mnie zabić. A może Savatun bierze nas za byka i powiewa czerwoną płachtą? To jest najbardziej możliwa przekostka. To będzie ciężkie. Dobra, zobaczmy, jaką to ma moc. Do uruchomienia windy potrzebujemy dwóch kodów obejścia. Tylko inżynierowie kombinatu noszą je przy sobie. Mam przedmioty, którymi mogę cokolwiek wzmocnić i zrobię to. Ja tak by powiem, choćby na piechotę. Minimalny boost mocy próbuję. Co mam teraz zrobić? Nowy cel. Dotrzy do sterowni. Zdobyć kod wejścia. Okej. Okay. Auć, wała. Jeden z kodów obejścia, dobrze. Tak, jakiś trochę overshield. Ponownie. Teraz się podleczmy. Dobra. Okej. I z głowy. Tu jest boss. Dobra, dobra, dobra. Au, au, au. To? Podejdźmy do konsoli. Aktywuję windę. To się przemieszcza. To z jaj kolejni. A. Winda jest aktywna. Musimy jeszcze tylko dostosować trajektorię. Dobra.
Misja zrobiona. Przedmioty takie, które kurczę znam. To najciekawsze w tym wszystkim. Dobra. Jak skończy misję, zacznę się przebierać. Ulala. Czyli trzeba trochę przygrzędzić przed misjami następnymi. Dobrze wiedzieć. Szukając schematów działa, zauważyłem rozkazy wymarszu wydane przez Kajaty. Chcę dołączyć Marsa do terytorium kombinatu. Po moim trupie. Nie wiem, jak zareaguje na nasze wtargnięcie. Don't care. Zawala się nią zajmie. Powinniśmy na tym siedzieć, tak by the way. Dobra, działo jest wycelowane. Pora je załadować, strażniku. Chyba strażnikiem. Nie przejmuj się, nic ci się nie stanie. Ale na wszelki wypadek będę gotowy cię ożywić. Lera, duchu nie pocieszasz. Ale to mi przypomina w jedynce. O ile wiem, nigdy wcześniej żaden strażnik nie pojawił się na statku Sawatu. Czym jest statek Sawatu? Albo zaprasza Sawatu nas na pokład, albo jest tak słaba po spotkaniu z królową Marą, że stała się nieostrożna. Raczej to drugie. Mam nadzieję, że to pierwsza. Ale nie stawiałbym na to. W jedynce było coś takiego, że jakaś winda tam chyba do Kejda. I w dwójce nawet. Ale nie pamiętam. Bądź co bądź było, tak, wszystko w porządku, nie bój się i takie... Stand down for resurrection, dude. Bez jaj, jeszcze nas wyhamowało. Jaja zrobicie, naprawdę. Ikoro, przedostaliśmy się na statek i widzimy ślady światła próżniowego. Jak ty faktycznie. Strażnik był tu przed nami. To niemożliwe. Być może działamy zbyt pośpiesznie. Mam iść czy nie iść? Wiele niewiadomych. Sawatun to bogini przebiegłości. Czekanie na chwilę, gdy jej zamiary staną się jasne. Pardon, Sikrona, musiałaś napić. Wieczność. Nie wieczność. Poczekajcie, aż będziemy mogli zapewnić wsparcie. Strażniku, Eris i ja jesteśmy przyszpilone. Jeśli teraz zawrócisz, zyskamy więcej czasu na przygotowanie planu. Ikoro, nie sądzę, by Sawatun dała nam ten czas. To może być nasza jedyna szansa. Nie przejmuj się. Załatwimy to. Uważajcie na siebie. I'm afraid. Idziemy w prawo. Ja mam do... Duchu! Okej. Okay. Takie czerwio, co się widziałem raz na księżycu. W jednej z misji chyba było. Pokusa. Mars. Pusto. Trochę się obawiam. Nie lubię mrocznych klimatów. No przy sobie... Pewnie miałbym coś, jakąś elektryczną broniałkę. Widzę, że mają tarczę. Znaczy, wiem, że będzie... Widziałeś tę ćmę? Śniła światłem. Nie spaczonym światłem, strażniku, tylko światłem takim jak nasze. No właśnie. Tego zmierzałem, że wiem, że będą tacy mający światło. Aczkolwiek jest to dosyć intrygujące, tak czy sam o sobie, że no to nie będzie łatwe. Wow. Pozwoli kurde mnie tak atakować. No tak.
Au. No dobra. Delikatna cofka. Czy mam jakąś broń elektryczną przy sobie? Mam to. I... nie mam żadnej elektrycznej. Heavy? Mam niby to. I... tyle. Nie, co, już hakę? Co to robi? O! Pasujące, dobra. No ale chwilowo... chwilowo się ulepsza. Hop. Jeszcze. Butki. No inflację podnosiłem, ale to nic. Wiem, zaraz mi się skończą moje moduły. Więcej światła, więcej mocy, rozumiecie? Okej. O, dobra, zmieniłem zdanie. Hop. To będzie łatwiej. Leży. Siara. Jedno z trzech. Więc to jeszcze trochę potrwa, tak? Au, au, au. Kolejna broń ciężka, dobra. No nie robią boom za każdym takim razem, więc muszę na to uważać, to nawet bardzo. Dobra, koniec, ostatnia ofiara z trzech. Idziemy dalej. Pięciu. Jeszcze? Mam ognisty miecz, będzie łatwiej zjąć te wiedźmy. Umrę. Cheat. Okej, dobra. I'm alive. Bierzmy to tam. Ouch. Dobra, mam ostatnią ofiarę. To jest definitywnie ostatnia, prawda? Skrzynka! Więcej skrzynek. Dobrze, chcesz moduł ulepszeń. Super. Kantata wygląda jak inny rewolwer. Rui nie powinien być w stanie używać światła przeciwko nam. W ogóle nie powinien być w stanie go używać. Wędrowiec nigdy nie dałby im tej mocy. Na pewno niedobrowolnie. To się nie trzyma kupy. No właśnie. Musimy znaleźć Savatun. Dobra, chyba go wkurzyłem. Dobra, co to była za broń? Po pierwsze, idziemy z tym. Po drugie,
Rewolwer. Czekaj, to już ma dość mocy, to nie ma mocy. Jeszcze teraz pancerzyk, czyli szata. Okej. Okay. Czy już mam. Dobra, już mam tyle, co mi zalecają, więc będzie tylko jakoś lepiej. Au. Jakbym wdzięczny, jakbyś mi nie wracał. Kliknął raz i mnie zostawił. Tutaj. Odbieram niezwykłe odczyty energii z tego posągu. Zróbmy szybki objazd. Tego posągu? Co to jest? Strażniku, te ćmy zaatakują, jeśli ich nie zestrzelisz. To strzelam. Dużo tego. Jak widzę, to strzelam, duszku. Jak widzę, to strzelam. Tam, okej. Kawabunga. Ten posąg nie wygląda na dzieło roju. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Jakby pół posągu, ale faktycznie jest jakiś fragment. Artefakt czarnej floty. Na technologię piramid. Co to robi na statku Savatun? Powinniśmy to zabrać do Ikory. Tak łatwo nie zabierzemy. No właśnie. Że to się będą palić. Ćmy, też muszę zniszczyć ćmy teraz. Plecy? Plecy kim robicie? Nie. Co teraz tam zrobić? Posągu. Ma tu coś kliknąć jeszcze? Że gro. Masz tamtego posągu. Pewnie tamtego. Boom.
I tutaj musiałem iść. Dobrze wiedzieć. O mamo. Puśćcie mnie już z tej misji. Guys. Let me out. Shit, umrę chyba. No, ok, I'm fine. Hop. Okej. To jest długa misja. Bardzo długa misja. Wypuśćcie mnie już stąd. Były doniesienia o tym, że Savathun usiłowała przechwycić próżniowe światło martwych strażników. Może to jest jakoś powiązane? Może przez cały ten czas badała próżnię? Czy dokonała tego właśnie dzięki temu? No, był. Na Tytanie był szturm z tym związany. Światło próżniowe, rytuały wiedźm i tak dalej. Było, było. Robiliśmy go z Oliver namiętnie. Męczę w pewnym momencie. To była Savathun. Szybciej! Gin. Wiesz, że to zrobi krzywdę. Robi mu to krzywdę, dobra. O nie, umrę. Spadło mi się. Na to niewiele poradzę. Była głupia śmierć, ale nie moja wina. Może być. Sprowadź mnie bliżej, strażniku. Muszę to zobaczyć. Nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego ten duch pomaga Royowi? Musimy zatrzymać tego ducha. Nie ma innego sposobu. Okay. To coś nie jest takie jak ja. Widziałeś to, prawda? Nie. Nie mogę. Dobra, nie jest to łatwiej. Jeszcze wracaj do życia. Musimy przejść naprzód. O, wędrowcze. Co ona ci zrobiła? Goddammit, ile jeszcze was tu będzie? O nie, zapomniałem, że nie mam heavy ammo. Ej, come on. Gro. Mam jeszcze życie. Śmierć, 6 zgonów póki co. Niedobrze. Dobra. 3 ofiary mówicie, ta? Okej. Okay.
co z kubańcą? Jedna ofiara. Kolejnego mi dajcie. O, mogę na tym łańcucha stać, dobrze wiedzieć. Jakaś mechanika będzie następna. Gameplayowa. Jeszcze jeden. Minus, że nie mam teraz. Perki. I ostatnim ofiarnikiem musi być jebutny kurde ogr. No jasne. Podejść troszkę bliżej, ale tak, żeby mnie zbytnio nie szturchał skurczybyk. Następny. No nie. Jeszcze raz. Wszyscy trzej pewnie, co? Pewnie wszyscy trzej, psia kostka. Co, przerwę zrobię? No jasne, że tak. Next. Będzie długie. Bardzo długie. Jedno z głowy. Teraz będzie wieźma, z tego spamiętam. I te małe gówno. Jadące kabum. Jesteś ma cholerna. Zapomniałem o nich. Zerwa. Hop. Dobra. Dajcie mi już ten wyjść, błagam. Eris, zabierz mnie stąd. Uff.
Jestem w stanie zrozumieć na prostym, na normalnym. To jest trochę ciężkie. No, co jest gro? Okej. Nadal? No, ale ja to wszystko już wiem. Gra. I have this knowledge already. Co to za miejsce? Nie wygląda na świat tronowy roju. Jakoś... Kurczę. Nie wiem, czy mam czas się z nimi klepać. Mi zostanie pół ekranu przekostka. Dobra, tam. Po prostu tam idę. Nic z tego? Nie ukrywam, że tych wszystkich tu wypuć. Kto mi powie, czemu nikt nie powie, że to będzie kurde ogry? Okej. Chyba się zabiłem. No, prawdopodobnie tak. That easy. Okej, otwarte. Powiedz mi, szacowny gościu. Ona. Jak ci się to udało? Jak znalazłeś siłę, by zniszczyć coś tak podobnego do siebie? Tam. Jak spojrzałeś w lustro i zabiłeś swoje odbicie? Nagle stała się ćmą. Interesująca. Dobra, gnicie. Dobra. No.
Jest. Hej, jesteś silny, ale to poszło za łatwo. Poszło trochę za łatwo. O nie. O nie. Tam się do... Engram. Wow, fajny efekt. Okej. Okay. Dobra. Tylko zyskam kontrolę nad postacią i będzie koniec jakichkolwiek rozmów. Kończę, to jest godzina. Jakoś godzina. Prawie. Czekanie w kolejce. Nasz serwer wróci serwer to 2 godziny. No prawie 2. Słyszysz mnie? Jesteśmy. Wróciliśmy na Marsa. Wróciliście? Skąd? Świata tronowego Savatum. Powinniśmy się odmeldować, ale wykryliśmy Savatum. To mogła być jedyna szansa, by ją dopaść. Musieliśmy działać. Rozumiem doskonale. Savatum nie afiszuje się ze swoją obecnością. Jest coś jeszcze. Nim opuściliśmy statek, wpadliśmy na jej rycerza i... Miał ducha, Ikoro! Jak każdy światłodzierżca! Ducha! Rycerz roju z duchem! Czyli... Savatum wykradła światło. Ale to niemożliwe, prawda? Niemożliwe? Dla Savatum nic nie jest niemożliwe. Czyli Bogini Roju jest wszechmocna, skoro wszystko, nic nie jest niemożliwe. A psia jucha, to nie ułatwia roboty komukolwiek. Savatum, królowa wiedźma, Bogini Roju. Właśnie. Według legend urodziła się na odległej planecie, na której jej życie byłoby krótkie i nudne. Gdyby czerw nie ostrzegł jej o nadciągającej katastrofie. Zabrała więc swe rodzeństwo w głębinie, gdzie bogowie czerwi obiecali im ogromną moc w zamian za nieskończoną daninę z krwi. Tak narodził się Rumi, a niezliczone cywilizacje zostały skazane na wymarcie. Przez całe wieki pochłaniali każde życie i światło, nie spotykając się z dużym oporem. Aż natknęli się na strażników. Po śmierci swojego brata Oryxa, Savatum ukryła się. Nie ze strachu, ale z wyrachowania. Bo najlepszym sposobem pokonania wrogów jest dołączenie do nich. Majstersztykiem była infiltracja straży, osłabienie nas od wewnątrz i kradzież jedynej rzeczy, która wydawała się być poza jej zasięgiem. Światła. Otóż to, nie mieli prawa tego używać. Było przeciwieństwo. Może zgląd właśnie na czerwie. Ponoć nie ma czerwia już. Według Mary. Cholera wie, z czym to się je. No cóż. Dobra, swój pierwszy fragment, później. Nowa misja, później. Wszystko później. Dobra, ja w tym momencie kończę, ludzie. Trzymajcie się i do następnego razu. Na razie.